Pododdziały baczność. Pododdziały na prawo. Patrz. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania i słowa najwyższego uznania wszystkim, którzy pełnią służbę, strażacką posługę niesienia pomocy, ratowania życia, zdrowia i mienia. Święto naszego patrona, świętego Floriana, to dzień, w którym z dumą i satysfakcją celebrować możemy przynależność do pożarniczej formacji. Bycie strażakiem to nie tylko kwestia zawodu, lecz także, a właściwie przede wszystkim powołania do niesienia pomocy innym. To jest służba drugiemu człowiekowi. Wymaga to ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia własnych umiejętności. Bywa wielkim wyzwaniem, ale jest też źródłem satysfakcji. Z całego serca dziękuję Wam za wszystko, co robicie dla bezpieczeństwa powiatu i naszych obywateli. Czasem znacznie wykraczając poza swoje obowiązki, bo ochrona życia, zdrowia i mienia to nasze najważniejsze zadanie. Dziękuję za wszelkie zaangażowanie, poświęcenie, męstwo i odwagę. Życzę całej społeczności strażackiej dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech ta codzienna służba przyniesie Wam wiele dumy i będzie inspiracją do dalszych działań w służbie. Dziękuję bardzo. Międzynarodowy Dzień Strażaka jest dla nas wyjątkowym świętem. To szczególna okazja, aby skierować do Państwa najwyższe wyrazy uznania oraz podziękowania za angażowanie, poświęcenie oraz aktywną działalność zawodową i społeczną. Co roku obchodzimy nasze święta na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie oraz w wielu innych miejscach w całej Polsce. W minionym roku stan epidemiczny zmusił nas do zmiany planów. Podobnie tegoroczne uroczystości musiały zostać ograniczone. Pomimo tych przeciwności nie rezygnujemy z serdecznych słów, a także podsumowań tak potrzebnych do dalszej codziennej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Państwowa Straż Pożarna to formacja powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Z każdą kolejną akcją, z każdym kolejnym wyzwaniem mamy coraz większą świadomość, co kryje się za tymi sformułowaniami. Ubiegły rok pokazał, jak różnorodne mogą być nasze zadania. Wspomagając walkę z epidemią, strażacy zawodowi i ochotnicy angażują się we wszelkie niezbędne działania, począwszy od dystrybucji środków dezynfekcyjnych poprzez wspomaganie personelu medycznego i wsparcie Narodowego Programu Szczepień. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim funkcjonariuszom i druhom za szczere oddanie, wielki trud i determinację. Pokazaliśmy, że jesteśmy nowoczesną, wszechstronną formacją, która jest w stanie radzić sobie nawet z najmniej spodziewanymi zagrożeniami. Jednocześnie nieprzerwanie realizujemy standardowe zadania wpisane w naszą misję. Naszemu powołaniu zawsze towarzyszy silne poczucie altruizmu oraz nadzwyczajna wrażliwość na los innych. Na tych fundamentach budujemy strażacki etos oraz społeczne zaufanie, które niezmiernie towarzyszy nam od lat. Ten obraz każdego dnia nieustająco kształtują wspólnie funkcjonariusze PSP i ochotnicy. Niech nasz święty patron, święty Florian, dodaje siły, wytrwałości we wszelkich obowiązkach zawodowych i społecznych. Pozostańcie Państwo w dobrym zdrowiu. Podpisał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak.
srebrny medal za długoletnią służbę otrzyma na uroczystościach w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi młodszy brygadier Wojciech Maciejewski oraz starszy kapitan Cezary Krysiak. Po raz drugi niestety już w czasie pandemii. Epidemia, która nas spotkała, to czas trudny zarówno dla społeczeństwa, jak i dla nas, dla naszej służby. Przez 30-letni okres funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej realizowaliśmy cały szereg zadań, które były ciągle rozszerzane. Ale chcę podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna cały czas przez ten okres się rozwijała. No,
można powiedzieć, że zdarzyliśmy, że katalog zdarzeń, które obserwujemy, już się domyka i będzie zamknięty. Czas epidemii pokazał, że możemy robić jeszcze więcej. Był to szczególny czas, był to sprawdzian dla naszej służby. Myślę, że zdaliśmy go na ocenę bardzo dobrą. I w tym miejscu chciałbym wszystkim strażakom za to podziękować. Strażakom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom ochotnikom, którzy są naszym sprawdzonym partnerem, często to powtarzam. I myślę, że ustawa, która jest obecnie, ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która jest obecnie szeroko konsultowana, jeszcze bardziej zbliży te dwie formacje. Ale święto to czas radosny, przyjemny, w którym powinno być dużo miłych chwil. Były więc odznaczenia, były awanse. Chciałbym wszystkim odznaczonym i awansowanym pogratulować. Jest to wyróżnienie, ale dzisiaj możemy się czuć chyba wszyscy strażacy wyróżnieni, bo mamy wspaniałe święto, wspaniałego patrona. Chciałbym wam przekazać z okazji dzisiejszego święta serdeczne życzenia. Takie proste. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia, abyście mieli satysfakcję spełnionej służby. Dziękuję za waszą pracę, za poświęcenie, za to, że jesteście, że jest nas widać i dobrze jesteśmy oceniani. Na ręce pana komendanta, jak i druha prezesa, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla druhów ochotników. Podziękowania i życzenia. I mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli wspólnie świętować, może trochę bardziej uroczyście. Dziękuję bardzo. Wszelkiej pomyślności wam i waszym rodzinom. Jesteście zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, zdrowie, dobytek i środowisko. Niech wasza służba dla każdego człowieka będzie powodem do dumy, satysfakcji, społecznego uznania. Bez względu na porę dnia, nocy, niedzielę czy święta, jesteście gotowi, by zawsze wspierać, bronić, opiekować się naszymi mieszkańcami. I za to serdecznie wam dziękuję. Życzę, aby wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze kończyły się szczęśliwymi powrotami do domu. Pani starosto, panie komendancie wojewódzki, panie komendancie, młodszy brygadierze Adamie, nasz komendancie wojewódzki, szanowni państwo, druhowie, druhny, wszystkim strażakom i pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie dziękuję za trud, wysiłek oraz wierność zawołaniu. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Misja, jaką pełnicie, budzi szacunek, uznanie i zaufanie, bo jesteście zawsze i wszędzie tam, gdzie was potrzebujemy. To właśnie was wzywamy, gdy trzeba zmagać się z różnymi zagrożeniami. Na dźwięk alarmu, jak prawdziwi rycerze świętego Floriana, natychmiast ruszacie na ratunek. Życzę państwu tego, co najważniejsze, bezpiecznych służb, udanych akcji i szczęśliwych powrotów. Niech odpowiedzialna, ale jak zaszczytna służba pożarnicza przynosi państwu jak najwięcej satysfakcji, a opieka świętego Floriana niech zawsze was wspiera. Serdeczne słowa kieruję także do waszych najbliższych, którzy wspierają i współdzielą trudy strażackiej służby, podtrzymując ciepło domowego ogniska z cierpliwą wyrozumiałością. Z wyrazami szacunku prezydent miasta Bełchatowa Mariola Czechowska. Moi drodzy, myślę, że od wszystkich samorządowców Bełchatowa, od Rady Miejskiej serdeczne podziękowania o tym, co pisze pani prezydent. Zawsze na was można liczyć i myślę, że
składamy tutaj też zobowiązanie, że na nas, na nasze działania też możecie liczyć. Wszystkiego dobrego, niech święty Florian was prowadzi w tej niełatwej i zaskakującej służbie, którą każda godzina może przynieść coś nowego. Serdecznie wam wszystkim dziękujemy, gratulujemy. Gratulacje dla awansowanych i odznaczonych. Mam nadzieję, że te awanse, te odznaczenia utwierdzą was, strażaków, w tej misji, którą wykonujecie, że jest to dostrzegane przez społeczeństwo. Tym bardziej chciałbym zwrócić uwagę na ten trudny czas, gdzie trwamy w trudnej walce z wirusem, z pandemią. Realizujemy wiele nowych zadań z tym związanych, obsługujemy wiele innych zdarzeń, wiele więcej zdarzeń. Także jeszcze raz z tego miejsca wielkie dzięki. Chciałbym się zwrócić jeszcze do naszych zaproszonych gości. Oficjalnie chciałbym podziękować za wsparcie, które utrzymujemy z Komendy Wojewódzkiej. Bardzo dziękujemy za wsparcie w postaci sprzętu do walki z epidemią, namiotów, które otrzymaliśmy pod koniec zeszłego roku. Te środki ochrony indywidualnej na pewno pomogły nam w bezpieczniejszych warunkach pełnić służbę i walczyć z pandemią. Chciałbym podziękować serdecznie pani staroście za wsparcie, w doposażenie, w sorbenty, w neutralizatory, które powodują, że bezpiecznie możemy poruszać się po drogach i usuwać skutecznie wszystkie skażenia chemiczno-ekologiczne. Chciałbym również podziękować z tego miejsca prezydentowi miasta Bełchatów. Otóż zadbali o nasz wizerunek i w tym roku już wykonana była kostka brukowa przed naszą strażnicą na parkingu. To też wzbogaciliśmy się o to, choćby wizerunkowo, co jest bardzo ważne. Mamy nowe miejsce, które podczas deszczu, opadów, obfitych parking po prostu nie jest zalewany, tylko sobie. Także wielkie, wielkie dziękuję. Oddziały baczność, pod oddziały spocznij. Raz, dwa, trzy. Nie chcę